Wojna. Autor Wojciech Sumliński, Tomasz Budzyński. Wydawca Wojciech Sumliński, reporter. Rok 2022. Czyta Lenka Miller. Z tej perspektywy wojnę na Ukrainie należy rozpatrywać jako starcie dwóch cywilizacji. A jak to wygląda z naszego punktu widzenia? Przed tą wojną wcale nie mieliśmy dobrych relacji z Ukrainą. O nie. Nawet patrząc z punktu widzenia Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie szefem tego IPN-u ukraińskiego był człowiek, z którym w ogóle, ale to w ogóle, nie można było się porozumieć. Zablokowali nasze wykopaliska. Program poszukiwania żołnierzy września 1939 roku. Bo my zdemontowaliśmy jakiś pomnik UPA. Więc oni zablokowali nam wszystko. Zasłonili nawet lwy na cmentarzu Orląt Lwowskich, symbolicznie przypominające o polskiej spuściźnie tych ziem i tego miasta. W wielu sprawach nie mogliśmy się porozumieć, bo historia nam ciążyła. Cały ten kult Bandery, wystawianie mordercy pomników czy nazywanie jego imieniem ulic, no to też jest dla mnie czymś absolutnie nie do zaakceptowania. Więc długa droga jeszcze przed nami. Po pierwsze, ekshumacje na Wołyniu. Po drugie, pochówki. Po trzecie, restytucja polskich kościołów. Do wszystkich tych spraw trzeba będzie koniecznie wrócić, bo jeżeli budować dobre relacje, to tylko na prawdzie. Innej drogi po prostu nie ma. Ale pamiętajmy, że ta prawda ma też drugą stronę medalu. I czy to się komuś podoba, czy nie, Ukraina jest buforem także i dla nas. I polski interes jest tu widoczny. Wyjazdy na ogarniętą wojną Ukrainę, niektóre z Wojtkiem Sumlińskim w większości samotnie, powtarzałem cyklicznie. Pomagałem w ewakuacji dzieci kolegów z SBU, ale przede wszystkim próbowałem oddzielać ziarna od plew, fakty od mitów. Zbierałem informacje i z pomocą Wojtka Sumlińskiego weryfikowałem je. Na przykład takie, jak dotyczące tak zwanej niebiańskiej Jerozolimy. Było coś dziwnego w tej historii, jakaś tajemnica. Z Leszkiem Pietrzakiem, kolegą Wojtka i moim, pracowałem z Leszkiem w Urzędzie Ochrony Państwa w Lubinie. Po odejściu ze służby był współpracownikiem prokuratora Andrzeja Witkowskiego w IPN i członkiem Komisji Weryfikującej Żołnierzy WSI Antoniego Macierewicza. Kontaktował się Wojtek Sumliński. A kontaktował się, bo Leszek dokonał rzeczy niezwykłej. W 2018 roku w oparciu o materiały, do których się dokopał, zapowiedział publicznie na kanale YouTube, że istnieją plany, by za 4 lata dokonać wielkiej relokacji ludności z południa Ukrainy, jakoby mieli się tam osiedlić Żydzi, którym w Izraelu ziemia zaczyna się palić pod nogami i mają problemy nawet z wodą. 4 lata. Od 2018 roku. To rok 2022. Wojtek prosił Leszka o szczegóły, ale nie otrzymał szczegółów. Spróbowaliśmy więc z innej strony. Przemierzając Ukrainę,
Sieci rozstawiliśmy szeroko i kopaliśmy naprawdę głęboko. A im głębiej kopaliśmy, tym bardziej się zastanawialiśmy, o co w tej historii chodzi. A zastanawialiśmy się, bo nie znaleźliśmy nic, co by ją potwierdzało. Koniec końców doszliśmy do wniosku, że albo kolega miał dane, ale z jakichś powodów nie może o nich mówić, albo to dar przewidywania, bo przecież trafnie przewidział, że będą wielkie migracje z południa Ukrainy. Albo też tajemnica została zakopana tak głęboko, że przynajmniej na tym etapie nie byliśmy w stanie się do niej dokopać. Jeśli chodzi o nasze przypuszczenia, to znając temat naprawdę dobrze, bardziej skłanialiśmy się ku tezie, że niebiańska Jerozolima to zasłona dla budowy Poliny, bo tu widzieliśmy realne zagrożenie. A w tym akurat przypadku dowodów na to, że jest realne, było nadto. Szukając potwierdzenia lub zaprzeczenia mitu o niebiańskiej Jerozolimie i relokacji Żydów na Ukrainę, siłą rzeczy zacząłem przyglądać się, jak do rosyjskiej inwazji na ten kraj odnosi się Izrael. I były to ciekawe obserwacje.